Końcowej linii boiska w narożniku pola karnego do Michalskiego, po ziemi dośrodkował Majak w rękę któregoś, gol! Jest! Jest! Gol! 50. minuta gry, panie Achmed, skończ pan! Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy rozmów tylko sportowych. Dzisiaj odcinek 233. Poprowadzę wspólnie z trenerem Mroczkowskim. Witam, trenerze. Witam wszystkich, dobry wieczór. I naszym gościem będzie Paweł Gołaszewski, tygodnik Piłka Nożna, Polsat. Witam cię serdecznie, Paweł. Jeszcze prawda futbolu. Dobry dzień. Zapomniałem. Prawda futbolu, a to najważniejsze. Prawda futbolu ekstra, której miałem być, którym byłem gościem. Chcę się zapytać tutaj czatu na początku. Bardzo was przepraszam, bo ostatnio było parę takich problemów technicznych. Czy nas słychać, jeżeli byście tutaj mi wypisali na czacie? To wtedy bym rozpoczął spokojnie już ten podcast, jak nas słychać, będzie ok. Bardzo proszę tylko o to, czy wszystko jest ok. Cześć, tu i cześć. Witam serdecznie wszystkich na czacie. Jacek, Arkadiusz, Tomasz, Katarzyna, Dan, Paweł, Darek, Katarzyna. Witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, pozdrawiam wszystkich prowadzących. Czy nas słychać? Siemanko, Tomek Tracz. Trzeszczy coś. Tak, słychać. Okej, okay, witam serdecznie. Słychać, nie jest idealnie, ale słychać. Okej, okay, dobrze, nie ma problemu. Ja trochę harczę, no bo ja już stary jestem, to dlatego tak. Mam dzisiaj gości tutaj znakomitych. Jest trener Mroczkowski, jest Paweł. W tle spotkanie Ekstraklasy, czyli rewelacja sezonu, ekipa trenera Niedźwiedzia, no i mistrz Polski i ćwierćfinalista Conference League Lech Poznań zmierzyli się wczoraj na boisku przy Piłsudskiego. No i właśnie, zmierzyli się, Pawle, i powiedz mi, jakie odczucia tego spotkania dla ciebie? Czy ty jesteś bardziej zawiedzony tym spotkaniem, czy jednak to spotkanie ci się podobało? To znaczy, to był taki mecz, mam wrażenie, że przyjemne popołudnie niedzielne z Ekstraklasą. Znaczy, nie tyle przyjemne, że się dużo działo, ale w ogóle cała ta otoczka. No, kiedy ja patrzę na pełne trybuny stadionu w Łodzi, no to naprawdę to jest przyjemne, że taki mecz jest wybierany meczem dnia. No, mecz z mistrzem Polski. Wydaje mi się, że Widzew nie do końca... Inaczej, że Widzew nie zagrał najlepszego meczu w tym sezonie, co do tego to chyba będziemy zgodni. Zagrał po prostu przeciętnie. No, Lech do tej pory w 2023 roku, patrząc tylko na wiosnę, po każdym meczu w europejskich pucharach nie wygrywał meczu ligowego.
przełamał się na Widzewie, ale no, z Poznania mnie takie głosy docierały, że chodziło o to, żeby zmotywować się maksymalnie na mecz z Widzewem, gdyż on może decydować później w kontekście walki o trzecie miejsce na koniec sezonu, bo jednak ta rywalizacja zapowiada się niezwykle wyrównanie do końca, do ostatniej kolejki tak naprawdę. Dlatego no, jednak bilans bezpośrednich meczów no, warto mieć na plus i dlatego w Lechu były naprawdę wszystkie siły rzucone na to spotkanie. Lech jakoś czy specjalnie zdominował Widzew? No, nie wydaje mi się, nie jestem o tym przekonany. Okej, może stworzył sobie jedną czy dwie sytuacje więcej niż drużyna z Łodzi, ale generalnie to nie był w ogóle mecz, który obfitował w wielką liczbę stuprocentowych sytuacji. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, no bo Widzew poza golem, to no ja bym policzył jednak tą sytuację Terpiłowskiego z pierwszej połowy, która została i tak cofnięta, bo był spalony z boiska. Mam wrażenie po powtórkach, że tego spalonego nie było, więc no to możemy dodać jako sobie jako drugą sytuację. No ale Lech tak naprawdę też to, co miał, to strzelił i wykorzystał. Takie przynajmniej ja mam zdanie na ten temat. Jeszcze była no, taka sytuacja w pierwszej połowie, mniej więcej pod koniec. No taki strzał, który przeszedł obok bramki Henricha Rawasa. Wydaje mi się, że to Christopher Welde uderzał, ale też siła tego uderzenia nie była zbyt duża, więc de facto z liczby sytuacji wydaje mi się, że wynik sprawiedliwy, ale generalnie taki mecz no dość wyrównany i bardziej, który toczył się w środku pola. Trenerze, ja myślę troszeczkę inaczej niż Paweł. Ja myślę, że do 70 minuty, a nawet leciutkie wcześniej, gdy Lech zrobił te dwie fantastyczne zmiany. Pierwsze to Kwekwe, druga to Sousa. Ja myślę, że tutaj był ten akt już Widzewa, który po prostu gdzieś tam stracił koncentrację i padły te dwie bramki, bo do 70 minuty, do bramki Bartka Pawłowskiego Widzew i Lech tak naprawdę nie chcieli sobie ani strzelić bramki, ani zrobić krzywdy, bo to wyglądało tak na taki mecz 0-0. Nie wiem, czy się trener ze mną zgodzi. Później trafił Pawłowski i zaraz później brak koncentracji, ale już z Kwekwe i ze Sousą na boisku. Ja myślę, że ta jakość, nie wiem jak to trener uzupełni, ta jakość zadecydowała, że to Lech wziął 3 punkty w tym spotkaniu. Ja się zgodzę z tymi opiniami. Dla mnie to nie było dobre spotkanie Lecha, szczególnie do przerwy, bo jak na taki zespół nie było jakiegoś tutaj dużego tempa. Oczywiście Lech był przy piłce i starał się to kontrolować, ale też popełniał dużo takich błędów własnych. Tak, że Widzew był też tak ustawiony, żeby pewne te atuty Lecha no, ograniczać i to się tam w pewnym sensie udawało, ale zabrakło mi Widzewie takiego pójścia trochę, żeby może się nie rzucić, ale mocniej zaatakować ten zespół i zmusić do jakiegoś takiego popełnienia błędu. Taki podobny mecz był z Legią, gdzie Widzew się trochę przestraszył u siebie i tak trochę to porównuje. Ta pierwsza połowa, myślę, że gdyby tu Widzew był takim trochę odważniejszym zespołem i zmusił trochę Lecha do... A tak to Lech sobie przetruchtał, uważam, tą pierwszą połowę. Oczywiście przy 0-0 wszystko się może zdarzyć, ale po przerwie widzieliśmy, że dopiero bramka stracona przez Lecha spowodowała, że tam się coś zaczęło dziać i, no i Lech patrząc na ławkę, na to jakich tam ma też do dyspozycji zawodników, no, zrobił zmiany, uzupełnił to i potrafił no, tam pokazać, że tam te możliwości są dużo większe, ale tak to do bramki to uważam, że Lech grał przeciętny mecz i wcale tutaj nie było jakiś widać, no, sama liczba strzałów czy akcji, jak policzymy, to jest praktycznie możemy zliczyć celne strzały tylko jak są tu bramki, bo tak to może tam była jakaś statystyka 8-7 czy 8-6, same te próby, ale generalnie to też no, nawet patrzymy na tą sytuację, gdzie Patryk Stępiński podawał tą piłkę, no widzieliśmy jaki wielbłąd popełnił ten obrońca, który jak się zachował, tak jak wyszedł, no to na taki zespół to trochę in minus. Natomiast no, już nie wspomnę o tych bramkach, bo Widzew się dał no,
tak się cieszył, że ta koncentracja gdzieś uciekła, ale myślę, że też Litew dał się zaskoczyć, bo w tych dośrodkowaniach no takie błędy też indywidualne w zachowaniach, bo jak patrzymy na, uważam, że dużo więcej mógł zrobić Szota, czy też Patryk Sajmiński, czy Zieliński, który był też tam przy asekuracji. No tutaj trochę muszą sobie panowie posypać głowę popiołem, bo jednak w polu karnym musi być zdecydowanie gra jeden na jeden, czy no, kontakt z przeciwnikiem, a tutaj tak wpadła ta piłka pierwsza do kieszeni pomiędzy jednego, drugiego i to poszło i widzieliśmy, że ta druga bramka też taka trochę, gdzie i Patryk niepotrzebnie, tam było dwóch, Szota i Patryk do jednego zawodnika, gdzieś stracili trochę koncentracji i to poszło, ale generalnie uważam, że Lech tu nie pokazał, nie wiadomo... Trenerze, ale przed przerwę, trenerze, tam nie było troszeczkę winy Rabasa, że jak ten Rabas by wyszedł trochę wyżej po tą piłkę, gdzieś spiąstkował ją, to nie mogło, bo nie inaczej by się to mogło skończyć? No pewnie tak, ale to mówię, to już ja nie chcę tu strzelać ani do konkretnie, bo cała ta formacja gdzieś... Formacja w bloku obrony. Tak, i to trochę poszło, no widzieliśmy też niepotrzebną tą stratę przy zmianie, bo tak akurat no to nieszczęście dla Jurka, że tam ta pierwszy kontakt poszła ta strata, bo to można było zupełnie inaczej, tej akcji by nie było, by to można było skasować, ale Lech potrafił tymi zmianami zrobić różnicę, uważam, bo te zmiany spowodowały, że jednak no, trochę rzucił tej jakości, te zmiany jeden do jednego były praktycznie no, bardzo dobre i one spowodowały to, że w końcówce widzieliśmy, że Lech też przy tym, jak kontrolował fajnie grę, utrzymywał się przy piłce, nie oddał pola i to, no, to już było widać taki kawałek klasowego zespołu, który nie oddaje wyniku. No to było na pewno na ich plus, ale to już w samej końcówce, także nie obraziłbym się, jakby widzę, trochę bardziej ruszył w pierwszej połowie i nawet jeżeli ten mecz by się nie powiódł, ale bym miał taki obraz, że tutaj można było zrobić więcej. To wasz Łukasz, ja tylko uzupełnię swoją opinię. Powiedziałem, że to był dobry mecz, ale moja poprzeczka nie była wysoko zawieszona, bo dosłownie chwilę wcześniej oglądałem mecz w pierwszej lidze, gdzie było dużo rwanej gry, więc efektywny czas gry, bo sprawdziłem to przed wejściem na antenę, 59 minut, to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o nasze rozgrywki w polskiej lidze. Dlatego może takie to wrażenie sprawiało, że ta piłka jednak ciągle była w grze, że jednak było mało tych przerw, bo jednak w Łęcznej w meczu Górnika z Resowią, to nie z Resowią, przepraszam, z Koliczanką, to była po prostu jedna wielka rąbanka w drugiej połowie, dlatego no mówię, no ta poprzeczka była trochę niżej zawieszona, ale zgodzę się z tym, co trener mówił, że z jednej strony Widzew wyglądał trochę na przestraszony, ale też wydaje mi się, że sytuacja z Lechem Poznań to też oczekiwania względem Lecha po tych meczach przegranych tam ze Śląskiem Wrocław, zremisowany mecz z Piastem Gliwice po tych meczach pucharowych też były inne. Ja się po prostu spodziewałem takiego Lecha, jaki oglądałem w pierwszej połowie, że taki będzie niemrawy, że już takie trochę dożynki, trochę obowiązek ta liga, bo prawdziwe święto w Poznaniu to naprawdę, prawdziwe święta w Poznaniu to są w czwartki, a ten weekend wygląda na taki trochę smutny obowiązek, więc no jakości może jakoś dużo nie było, ale było w porządku. To nie było tak, że można było najeść się obiadu do dużo w niedzielne południe i to był taki idealny mecz na to, żeby tam przyciąć komara gdzieś na popołudniowej drzemce. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Dzisiaj zgodzę się tutaj z Danem, że Janusz dobrze ocenił to na konferencji. Od 70 do 80 minuty było ok, ale później było gorzej, ale ludzie, graliśmy przecież z mistrzem Polski, a w tamtym roku z Chrobrym, małą łyżką, jeżeli chodzi o Widzew. Ja się kompletnie zgodzę z Danem, tylko mówię, my graliśmy z mistrzem Polski od 70 minut. Ja tutaj mieliśmy te 70 minut na to, żeby ten Lechy ukuć i na pewno Janusz Niedźwiedź nie jest do końca zadowolony po tym meczu. Oczywiście konferencje prasowe dla trenerów są konferencjami prasowymi, ale to, co myśli dzisiaj trener Janusz Niedźwiedź, jest na pewno nie to, co pisze dzisiaj Dan, bo po prostu trener może być sfrustrowany, bo mógł ten mecz zakończyć zupełnie inaczej, a tylko brak koncentracji i błędy bloku, całego bloku defensywnego Widzewa doprowadziło do tego, że ten mecz przegraliśmy. Ale my rozmawialiśmy przecież, Paweł, i tutaj z trenerem, że jeżeli nie masz na Adidasa, no to musisz nosić Adidosa. I tak chciałem, żebyś trener mi tu powiedział taką jedną rzecz. Czy w Widzewie w tych właśnie takich meczach, gdy graliśmy z Lechią Gdańsk,
przegrana 3-2, gdzie mijał Pajszczało i Zwoliński. Czy graliśmy z Pogonią Szczecin, ten wywalczony 3-3, ale jakości Grosicki, Wędrychowski, Almqvist. Czy w Widzewie dzisiaj brakuje jakości? No to jest takie pojęcie, no, trudne do takiego, oczywiście jak gra z Lechem, z Rakowem czy z Legią, to jest trochę łatwiejsza odpowiedź, tak, że rzeczywiście w tych detalach to też widać. No, oczywiście jak porównujemy też zawodników tak bezpośrednio, to tak, no, zależy co kto przez to wszystko rozumie, ale też ja pamiętam mecze Widzewa z Rakowem, pamiętam te mecze tutaj wygrane też na Widzewie i stać było Widzew na trochę, na dużo, dużo więcej, więc też no, trzeba brać poprawkę, że jest już jakiś etap sezonu rozgrywek i też pewne rzeczy się z czegoś biorą. Nie chcę tu nikogo usprawiedliwiać, ale widzieliśmy, że no, gdzieś w tych zachowaniach takich przez cały mecz no, Widzew popełnił więcej kluczowych błędów, bo też w Lechu możemy wytknąć nawet przy bramce dla Widzewa, to też błąd, ale tutaj no, jak mówimy o tej jakości, o tych zachowaniach, to trochę takie bramki widzę gdzieś podobne po tych rzutkach, bo tu była chyba... No właśnie o to mi chodzi, że dochodzimy do kuriozum. Dochodzimy do tego, że z Jagiellonią tracimy tą taką bramkę. Dochodzi z Legią, tracimy taką samą bramkę z Pawłem, żeśmy to na loży. No, na loży, zamknięcie, żeśmy, tak, tak. Tak, na zamknięcie i dostajemy no, taką tak. samą bramkę teraz w meczu z Lechem Poznań. Minutę po tym, jak strzeliliśmy, Marcin Tarociński, przepraszam, że ja tak przerwałem trenerowi, Marcin Tarociński nie zdążył mówić o komunikacie Widzew 1, Lech 0 i wpada bramka na 1-1. Ja tylko przerwę jeszcze chwilę i zadam pytanie kontrujące do Pawła. Kwekwe. Dla mnie kiedyś miał szansę grać w Widzewie. Jeszcze półtora roku, może nie półtora roku temu był awizowany do tego, żeby grał w Widzewie, trafił do Lecha. Patrząc na tego piłkarza w Lidze Europy, powiem szczerze, i patrząc na tego piłkarza w Ekstraklasie, widzę naprawdę jednego z najlepszych piłkarzy grających obecnie w Ekstraklasie. Jest to poziom dla mnie i w jego Loperza. Nie ma dzisiaj takich... Słucham, grubo jadę. Nie ma dzisiaj tak mądrych piłkarzy grających w polskiej Ekstraklasie. I da się to naprawdę oglądać. Mówię to. Kwekwe miał kilka słabszych meczów, nawet w tej rundzie. No to nie był taki no, wiodący. Okej, okay, on jest w ostatnich 10 dniach. Jest na fali wznoszącej i z tym ja się... Ja się nie zgodzę, Paweł. On gra naprawdę bardzo dobrze. No, czy on pójdzie nieraz próbowany na obronie, czy on pójdzie na 6 czy 8, on gra solidnie. No, moim zdaniem Karlström i Murawski są lepszymi pomocnikami niż Kwekwe z Kiri. Takie ja mam zdanie na temat tych piłkarzy, jeżeli chodzi o środek pola. Jako ten pierwszy zmiennik absolutnie do rotacji, grając co 3 dni, to jest fantastyczny piłkarz, który z drugiej strony miałby miejsce pewnie w 98% składów w Ekstraklasie, bo tak... Nie wiem, myślę, no to chyba w Rakowie miałby tylko problem, żeby się przebić i wygryźć Ledermana, czy Papa Nikolału, czy Koczerchina. A w Legii by grał? W Legii myślę, że miałby duże szanse na to, żeby grać. To dochodzimy do takiego wniosku, że to jest jednak naprawdę dobry graj. Ja nie mówię, że on jest jakąś fenomenalną, fundamentalną postacią, ale on ma wszystko do grania na tym wyższym poziomie. Ma naprawdę cwaniactwo boiskowe, ogranie. Widać to. Widać to gołym okiem. To znaczy, no tak, mi się osobiście Kwekwe z Kiri jest piłkarzem, który potrafi czasami wykreować coś z niczego. Jakąś taką wcinkę dać za plecy obrońców, ale no, myślę, że spokojnie byśmy tu wymienili no, kilkunastu lepszych zawodników, którzy robią różnicę jednym podaniem samym Lechu. To ja wyżej, przynajmniej no, tak, ja widzę to, no, no, chociażby Mikael Isak, czy mówię, Jesper Karlström. To są inne pozycje, Pawełku. To jest wiadomo, że to są fundamentalne postacie. To też jest inna pozycja niż Kwekwe z Kiri, no to jeżeli tak, mówimy o... też. Ale ogląda ich się dobrze, jak na tle Ekstraklasy, patrząc tylko na jakąś piłkarską, po pierwsze. I ja widziałem Kwekwe z Kiri, wchodzi 70 minuta, trenerze. 70 minuta Kwekwe wchodzi i robi mecz Lechowi.
No, na pewno w kategorii zmiany to było dobry ruch bardzo i on się fajnie tutaj obronił. Zresztą no, też miał sporo miejsca, nie oszukujmy się, on sobie mógł pozwolić też na to, ale no, ja bym chciał, takie, żeby taki zawodnik też w Widzewie się na przykład znalazł i gdzieś się, no, myślę, że też takiego zawodnika trochę Widzewowi brakuje. Ta zmiana tu w środku, no to też żeśmy się, ja też się zastanawiam, jak to będzie, jak będzie Murawski, ale widzieliśmy, że jak najbardziej no, to było dobry ruch i kolejne zmiany też. Także nawet patrząc na to, już o tym mówiliśmy, te zmiany pomagały Lechowi i podnosiły tego Lecha. No ale Łukasz, to ja jeszcze cię skontruję z tym Kwekweskirim, bo jak, o ile dobrze pamiętam, musiałem zerknąć w notatki, o ile dobrze pamiętam, to Kwekweskiri zawalił w tym sezonie, w rundzie wiosennej, bo tak pod ręką miałem, na pewno gola bodajże z Zagłębiem Lubin i w rundzie jesiennej wydaje mi się, że 2 albo 3, tylko musiałbym... Dobra, ale ja cię trochę podpuściłem, wiesz, ale w ostatnich dniach jest po prostu w takiej formie, że... W ostatnich dniach to się zgodzę, no ale porównywanie go do innego Lopeza, to no pójdziesz w twarz i wiemu Lopezowi, absolutnie. Ale słuchaj, to tak to nie byłoby programu, jakbyśmy tutaj nie zawrzałoby tutaj między nami, więc... Więc chodzi o to, że Kwekweskiri absolutnie wchodząc do Widzewa miałby pewne miejsce w składzie. Myślę, że wokół niego mógłby Janusz Niedźwiedź budować sobie drugą linię, tylko ja też patrzyłem kilka dni temu na Transfermarkcie, możemy sobie porównywać wartości. Ja wiem, że to jest mało istotne, ale możemy zaobserwować pewien rozwój tego. I Widzew Łódź przed sezonem miał wartość transferową bodajże 3. albo 4. najgorszą w lidze, licząc od końca. Tam niżej na pewno była Korona, była Warta i chyba Stal Mielec. Dzisiaj Widzew Łódź pod względem wartości piłkarzy jest na miejscu 8. bądź 9. Więc de facto no też nie możemy mówić, że zostały ściągnięte jakieś gwiazdy, które tutaj nagle zanotowały, dlatego drużyna zanotowała taki skok w tym zestawieniu. Po prostu tych zawodników, których Janusz Niedźwiedź ma, on ich po prostu rozwinął i dzięki temu no, ta wartość Widzewa poszła dość wysoko do góry. Ja wiem, że mówię, no Transfermarkt to nie jest absolutnie wyrocznia, ale jeżeli patrzymy sobie na proces, już ten sam algorytm są wrzucone wszystkie kluby, wszyscy zawodnicy z PKO Ekstraklasy, no to widzimy, że jednak ci piłkarze po prostu no, zrobili krok do przodu w tym sezonie, no przynajmniej tak ja to odbieram. Paweł, bardzo ładnie to żeś właśnie powiedział teraz, ze względu na to, że tak jak my tu mówimy tu często, piłkarze pod batutą Janusza Niedźwiedzia no, robią niesamowite postępy i to też widać właśnie w tych algorytmach, które dzisiaj przedstawiłeś. Ja na tapetę dam jeszcze jednego piłkarza, zanim wrócimy do typowo już do tej meczowej pogawędki, bo to nie można nazwać analizą, bo zaraz trener Mroczkowski mnie tutaj skontruje i powie, że nie byliśmy w szatni, nie widzieliśmy, nie mieliśmy wiedzieć, jak oni mają grać, jakie były założenia taktyczne, więc nie mamy prawa użyć słowa analiza. Ale chciałbym, żebyśmy powiedzieli parę słów o zawodniku, który dostał wczoraj szansę grania w pierwszym składzie. Jest to Albańczyk Julian Szechu. Parę słów, trenerze. Ja tak oczekiwałem takiego działania, że w końcu gdzieś ta szansa się pojawi. Takimi krótkimi zmianami dawał taki sygnał i też wiem, że na treningach się prezentował nieźle. I dostał w końcu tą szansę od początku. Uważam, że nie było to może jakieś wybitne spotkanie, ale solidne jak na taki mecz od początku. Oczywiście nie ustrzegł się dwóch błędów chyba takich, które no, nie było jakichś konsekwencji z tego tytułu, ale generalnie zawodnik był bardzo zaangażowany, gdzieś taki trochę może nawet za bardzo rozbiegany. Oceniłbym to poprawnie, może bez jakichś fajerwerków, ale nie wiem, czy do końca też bym go nie wiem, jak wyglądała ta jego sytuacja. No, był zaangażowany mocno w mecz i nie wiem, czy ta zmiana też była spowodowana tym, że on gdzieś już klęknął tam w którejś minucie i na pewno trenerzy to monitorują. To jak monitorują spotkanie, to widzą tak i gdzieś to może się dało zauważyć, ale nie wiem, czy bym go jeszcze nie przytrzymał tam na tym boisku, jeżeli nie brakowało sił, to wydaje mi się, że szkoda było to ruszać ten środek. No ale to już była taka decyzja i wydaje mi się, że
że nieszczęściem było to może, że później no, była ta strata i poszła bramka z tego, ale generalnie wracając do tego zawodnika, uważam, że poprawnie. No też troszeczkę w meczu gdzieś mi się kłóciło to jego ustawienie z Markiem, tak, bo gdzieś, no ale to było widać, że brakuje rytmu meczowego, tego może tych minut na boisku i tego większego zrozumienia już w takim meczu mistrzowskim. Także generalnie taki pozytyw, jeżeli miałbym go oceniać. A co mówią algorytmy na temat Juliana Szechu? Aż tak mocno nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że to nie był ani najlepszy zawodnik Widzewa, ani najsłabszy. No taki, no taka nota wyjściowa. Ja tutaj bym się chyba z trenerem zgodził, że po prostu no za bardzo no nie możemy powiedzieć czegoś więcej. No jeżeli ja spojrzałem sobie przed meczem, jak zobaczyłem skład, że właśnie Szechu wychodzi w pierwszym składzie, no to on zagrał w tym meczu tyle, ile zagrał przez całą wiosnę do tej pory. No to też możemy sobie... Gdyby lepiej pocelował, to może by była piękna bramka. No zabrakło mu trochę szczęścia. Tam pamiętacie taką akcję? Tak. I to mogło być no, taki fajny stempel, no, ale minimalnie niecelny. Ale mam też takie wrażenie, że jeżeli akcje Widzewa przechodziły z tej fazy obrony do ataku, z linii obrony do ataku, przepraszam, nie z fazy, no to jednak częściej to się działo przez Hanoszka, a nie przez Szechu. No właśnie, czy tutaj był pomysł Janusza Niedźwiedzia i bardziej skierowania się pozycji numer 6, trenerze na Szechu, a pozycję 8, takie nie wiem, czy nawet to były dwie szóstki, można powiedzieć, w tym spotkaniu. I Szechu, i Marek, a jeden z nich wchodził w tą pozycję 8. No tak, trochę widzieliśmy, że tu się zgodzę, Marek parę razy z tą piłką potrafił zdobyć przestrzeń teren i przyspieszył i gdzieś te akcje, no tak no, starał się gdzieś to do przodu mocniej poprowadzić, także jak najbardziej, nawet widzieliśmy, że przy tych otwarciach też Szechu się pojawiał między wahadłem a obrońcą, dlatego no, było go tu widać i myślę, że to jest chyba taki typ zawodnika na dzisiaj. No właśnie wahadła i tutaj pod lupę bierzemy Zielińskiego i Kuna. Czy te wahadła w tym systemie, gdzie wiadomo, u Janusza Niedźwiedzia to jest bardzo odważna i bardzo poważna rola na boisku, czy one dały w tym meczu odpowiednią jakość? To ja myślę, Łukasz, że powinniśmy zacząć sobie od tego, że to nie są wahadła pierwszego wyboru, bo jednak no, Dominika Kuna, no to... Dostępne wahadła. No tak, ale ty dostajesz szansę, więc nie masz prawa miauczyć, tylko musisz grać, Pawle. No okej, ale mimo wszystko, jak masz hierarchię, no to w Realu Madryt, jak gra, nie wiem, Vinicius Junior na lewym ataku, a musi wejść opcja numer 3, no to no, nie masz prawa od niego oczekiwać, że będzie prezentował taką samą jakość jak Brazylijczyk. No. Bez różnicy, kto wejdzie w Realu Madryt i tak w ucho od Barcelony, więc tutaj sprawę zamykamy. Specjalnie to powiedziałem, czekałem na ten pstryczek, ale wracając do tego, no to no, rzucał mi się osobiście brak w składzie i Nuniesza, który przecież jest od dłuższego czasu nieobecny i z drugiej strony Milosza, bo jednak no, to są zawodnicy po prostu lepsi od tych, którzy wystąpili. No, uważam, że jednak to, jak Zieliński zgubił krycie Christophera Welde przy tym golu na 2-1, no to można ten klip wyciąć i w szkole trenerów pokazywać, jak nie należy się zachowywać właśnie w działaniach defensywnych, bo to jest, no jednak tracisz pozycję we własnym polu karnym, to jest skandal, no tak się absolutnie nie gra w piłkę, tak się absolutnie nie broni dostępu do własnej bramki, więc no nie możemy powiedzieć o wahadłowych, że zagrali super spotkanie, bo po prostu no, nie dali ku temu argumentów. Ja w ogóle też patrzyłem wczoraj noty na SofaScore, no to sam fakt, że Zieliński miał lepszą ocenę niż Kun, ale tam była niewielka różnica, 0,2 czy 0,3 noty, to pokazuje, że jeżeli Zieliński zagrał słabo i zawalił gola, no to jak zagrał Kun? Tylko patrząc... Właśnie, ja dlatego zadałem to pytanie, trenerze. Zadałem to pytanie, bo to jest ważne. W systemie, w którym gra Janusz Niedźwiedź, te wahadła no, odgrywają no, znaczącą rolę. No, odgrywają jak najbardziej. To na takiego przeciwnika to trochę było chyba mało, tak? Tej jakości, może też takiej dyspozycji lepszej. No,
Nie wiem, co tam trener mógł bardziej pokombinować. No, możemy sobie tutaj gdybać. Ja też się zastanawiałem, czy może ten może trochę inny układ, może ten Patryk Stępiński gdzieś na tym wahadle powinien w takim wyjątkowej obronie pojawił się Kreuzinger. Nie wiem, to są takie gdybania już teraz, tak, ale jak najbardziej tej jakości troszeczkę tam brakuje. Oczywiście przy bramce, już mówiłem, no, i Zieliński, ale też i Patryk też uważam był nie do końca dobrze ustawiony. Widzę w te bramki na te zamknięcia tam gdzieś straci, bo i pamiętam Cyganicę, nie wiem, który to był mecz, ale też dostaliśmy taką bramkę i to się gdzieś powtarza, także na pewno... Ale to pojedynek główkowy z Wszołkiem. Cztery takie same bramki. Dlatego to no, taki na pewno do korekty i do jakiegoś takiego zastanowienia się, żeby to nie dać się na tym złapać gdzieś tam w kolejnym meczu. Wyobraźcie sobie tylko jedną rzecz, że Widzew analizuje przeciwnika, ale też przeciwnicy analizują Widzew. No tak. Jeżeli... I tutaj widać to po prostu jak na tacy, że to jest dobrze zanalizowany po prostu, dobrze jest Widzew zanalizowany przez również przeciwników i to trzeba oddać, bo no, to bramki padają podobne, to są bardzo podobne bramki. To prawda, ja też miałem wrażenie takie, że Dominik Kun jednak nie grał jako taki typowy wahadłowy, bardzo szeroko ustawiony, on jednak częściej też się meldował w środku, no ciągnie jednak Wilka. Ciągnie go, no wiesz, już tyle grał meczy, że ten środek po prostu, wiesz, on w tym środku wygląda zupełnie lepiej niż wyglądał na wahadle, chociaż on pół życia swojego przegrał na wahadle. Trener tutaj dobrze o tym wie, bo przecież w reprezentacji polskiej młodzieżowej współpracował i z Patrykiem, i z Dominikiem. No tak, ale on ma nogę wiodącą, chyba prawą, trenerze, prawda? No tak, tu właśnie widać przy tych dośrodkowaniach, że trochę tego elementu brakuje i no i to nie jest jakaś mocna strona akurat tego Kuna, bo jeżeli patrzymy na brata, no to możemy powiedzieć troszeczkę troszeczkę inaczej to wygląda. Dlatego też no, uważam, że te wahadła nie dały tego pewnie, co oczekiwał trener i też dlatego no, może brakowało w tej ofensywie też tego przełożenia właśnie. Ale to chyba w trakcie transmisji w ogóle też Marcin Rosłoń mówił, że był na treningu Rakowa Częstochowa i Patryk Kun jak dośrodkowywał tą lewą nogą, no to na 100 dośrodkowań 98 trafiało do adresata. No, to może bez przeciwnika, dlatego, ale zgadzam się, na pewno to ma. Na pewno. No, dlatego Kun gra w Rakowie, a drugi Kun gra w Widzewie, jak tutaj Dan pisze. Jeden Zieliński gra w Napoli, drugi gra w Widzewie. Więc tutaj dyskusja jest zbędna, bo mamy to rozpisane po prostu elegancko w algorytmach na czacie. Szechu stracił piłkę, po której to stracie w ostateczności Lech wyrównał. Być może był tam faul, ale jednak strata. Ogólnie mecz na mocne 3+, tak pisze czat. Paweł B., pozdrawiamy. Tutaj jeszcze jest Szechu lepiej od początku niż Hansen, który miał więcej okazji, że grał od początku i bym go wystawiał od początku. Tutaj chyba pełna zgoda, chociaż jeszcze niedawno w Prawdzie Futbolu mówiłem, że nie stać nas na to, żeby Hansen grał ogony, ale po tym jak dostał dwie szanse od pierwszej minuty, no to niestety nie był to zawodnik tak wiodący, jakiego widziałem w meczu z Legią Warszawa. I tutaj się zatrzymam na chwilę z tym czatem. I tak teraz sobie porównam. Widzew ma spotkanie na Łazienkowskiej 2-2. I ma piłkę meczową na 3-2. Widzieliśmy wszystko, jak to było. Dziś gramy, wczoraj gramy z Lechem, mamy 1-0, gramy dość poprawnie i dostajemy dwie sztuki. No musi być sfrustrowany trener. No nie ma takiej opcji. Trenerze, co trener czuł? Bo takie spotkania trener też miał. Co trener czuł wtedy? Wszystko dobrze wykonane, a na samym końcu... No nie wiem, czy to jest ten jednak brak koncentracji, czy jednak gdzieś tam pojedyncze błędy piłkarzy, czy też błędy całego bloku defensywnego, no ale jednak zawsze czegoś brakuje. No ktoś tam wielokrotnie podkreśla, że te minuty po strzelonej bramce następne to są przeistotne, jeżeli chodzi o koncentrację i tu tego zabrakło. Myślę, że co mogę powiedzieć, no pewno trener był sfrustrowany tym, no nie może o tym tak powiedzieć, ale my możemy.
No tak, no to ja mogę powiedzieć też, bo nieraz takie bramki gdzieś padły w ważnych meczach, już nie będę wracał i szukał, bo znalazłem gorsze sytuacje, ale jak najbardziej, no to jeszcze ta jedna bramka, ale ta druga to już w ogóle jest taki gwóźdź do trumny w takim spotkaniu i szkoda, bo wydaje mi się, że tej koncentracji, takiego no dobrego ustawienia, gdzieś zabrakło jakiejś takiej no koncentracji i czegoś, co dla mnie załatwia te bramki. Po prostu no, nawet jeżeli już to dośrodkowanie poszło, to jeszcze dużo, dużo można było zrobić, bo nawet przy tej drugiej bramce, jak policzyłem, tam było gdzieś czterech zawodników Widzewa i dwóch Lecha. No błędy, które się po prostu nie powinny Widzewiaką tutaj zdarzać w następnych meczach. Mam nadzieję, że tak będzie, ale jak najbardziej. No można być troszeczkę wkurzonym. No, ostatni mecz Widzewa też na wyjeździe. Też tak się zastanawiam, co trener Stanio myśli właśnie. Też powiedział delikatnie, że no błąd, ale zobaczcie, jaką bramkę stracił i mógł wygrać. Tak. I Widzewa akurat tutaj wyrównał. Ale też, no co to można powiedzieć? Po prostu wielbłąd w obronie i tutaj tak samo. Mamy grafikę przygotowaną, bardzo proszę tutaj o podpowiedź. Mamy grafikę przygotowaną ostatnich meczy na wiosnę, których Widzew rozegrał za trenera Janusza Niedźwiedzia. I widzimy tutaj, że to jest pierwszy 3-3, 3-3 Pogoń, później Jaga 1-1, Lechia 0-0, Widzew Śląski. To jest ta jedyna wygrana na wiosnę. Legia 2-2, Warta Poznań 2-0 u siebie. Wisła Płock na wyjeździe 1-1, no i porażka u siebie. Kolejna to druga z rzędu już. Dlaczego trener Niedźwiedź nie przyzwyczaił nas? Jest to bilans średni. I znowu ta wiosna. Ja dlaczego zapraszam trenera Mroczkowskiego? No to ja powiem wam, dlaczego ja zapraszam trenera Mroczkowskiego. Ja przeproszę jeszcze, Pawle, ciebie na chwilę. Ale jak możesz odnieść się do tej grafiki, Pawle, czy to opowiedz mi, jako kibica, dla mnie, jako kibica Widzewa, takie spotkania na wiosnę, taki bilans jest zadowalający? Jak myślisz? Myślę, że z jednej strony jedno wygrane spotkanie nie jest zadowalające, ale z drugiej strony tylko dwie porażki. Po prostu Widzew jest królem remisów. No kiedy byś mi powiedział przed sezonem, że Widzew Łódź po 25 kolejkach będzie trafił 3 punkty do miejsca, które da mu prawo gry w europejskich pucharach, bo tak oceniam, że czwarte miejsce, no licząc, że Raków lub Legia sięgną po Puchar Polski, czyli to czwarte miejsce będzie przepustką do Europy, to bym ci powiedział, żebyś chyba się udał do specjalisty, bo chyba zwariowałeś. To przyznaję się uczciwie. Oglądałem kilka meczów Widzewa w pierwszej lidze i ja byłem też w gronie tych osób, które może nie zawsze, ale przed sezonem czasami przeszła mi przez myśl taka sytuacja, że Widzew może po prostu spaść, że Widzew będzie właśnie zamieszany w walkę o utrzymanie, gdzie wiemy, że ta tabela naprawdę, druga jej część jest bardzo, bardzo płaska. Dzisiaj Widzew Łódź ma dorobek punktowy, myślę, że bardzo pokaźny. Gdybyśmy brali pod uwagę te expected points, czyli to są punkty wyliczane na podstawie statystyki expected goals, Widzew miałby tych punktów tylko 3 mniej. To cały czas jest naprawdę bardzo dobra statystyka. No, naprawdę, no, uważam, że ten bilans jest absolutnie na plus. Takie no, zaskoczenie. Dla mnie to jest Widzew, tak jak powiedziałeś na początku, obok Warty Poznań to są dwie takie rewelacje tego sezonu i mimo tego, że teraz jest seria czterech chyba, tak? Czterech meczów bez zwycięstwa, bo zaczęło się od tak. z Legią, to było 4 tygodnie temu, to ja uważam, że szóste miejsce, 37 punktów po 25 kolejkach, to wszystkie osoby związane z Widzewem Łódź wzięłyby absolutnie w ciemno przed pierwszą kolejką tego sezonu. My nie możemy patrzeć na sezon, bo wiosna, bo przyzwyczaili nas jesienią do czegoś innego. Patrzmy. Ja wiem, ja tak nie patrzę. Sezonu, a przekrój całego sezonu jest taki, że Widzew był rewelacją. Okej, były apetyty na coś więcej. Trener Janusz Niedźwiedź też o tym otwarcie mówił, ale koniec końców, szóste miejsce w Ekstraklasie. To jest złe miejsce dla drużyny, która dopiero zbiera doświadczenie w Ekstraklasie. No uważam, że to by było mega krzywdzące w stosunku i do trenera, i do wszystkich piłkarzy, którzy są w tym zespole. Podpisuję się pod tym dwoma rękoma, ale nie chcę ci urazić i też nie chcę, żebyś się poczuł niekomfortowo w programie rozmowy.
rozmowy tylko sportowych, ale byłeś nie pierwszym i nie ostatnim ekspertem, który typował Widzew do spadku. Było ich wielu, nie tylko ty. I mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale większość ludzi weszło, większość ludzi Kanał Plusu typowała właśnie Widzew do spadku. A tu taki, wiesz, telewizyjny ząg, bo Widzew naprawdę dzisiaj robi robotę w Ekstraklasie i jest potrzebny jak naprawdę tlen Kanał Plusowi, bo ten Kanał Plus, że ten Widzew wszedł, to po prostu odżył. I tutaj bez dwóch zdań musi się ze mną zgodzić. No, zgadzam się, ja się też bardzo cieszę, że Widzew wrócił do Ekstraklasy. Cieszę się, że do Ekstraklasy marsz w pierwszej lidze wykonuje ruch Chorzów, że Wisła Kraków, że jest ŁKS. Zaraz będziemy o tym rozmawiać. O ruchu. Więc, no de facto to jest dla mnie no, naprawdę coś fajnego, bo przyjemnie jest chodzić na mecze, gdzie trybuny są pełne. Ja rozumiem, że kibice zawsze mówią, a niezależnie czy Widzew gra z Legią, czy tam Widzew gra ze Stalą Mielec, to i tak na trybunach być powinniście i tak dalej, bo takie jest przesłanie od kibiców bardzo często, ale ludzie chodzą na przeciwników, a jeżeli to będą silni przeciwnicy z historią, z taką tą rywalizacją wieloletnią, no okej, z Rakowem... Boiskową i kibicowską, bo tak, to trzeba zaznaczyć. Z Rakowem nikt nie rywalizował, nie wiem, 30 lat temu na nie wiadomo jakim poziomie, ale Raków gra fajną piłkę i ludzie też chodzą na Raków, bo jeżeli ja widzę, w jakim tempie dzisiaj sprzedają się bilety na mecz Legia Raków, no to ludzie chodzą też na rywala. No i Raków może nie ma wielkiego grona kibiców, ale jest pierwszy, jest liderem, prawdopodobnie najlepszym liderem od Wisły Kraków. Macieja Skorży, sezon 07-08, więc no też ludzie chcą iść i zobaczyć fajne widowisko, a Raków coś takiego też oferuje postronnym kibicom, więc no mówię, no dla mnie ja się bardzo, bardzo cieszę, że wielkie firmy wracają do Ekstraklasy, bo tu jest ich miejsce. Widzę w Raków bilety już są też wyprzedane. Paweł nie chciał tego powiedzieć, ale ja jeszcze dodam, że ludzie przychodzą na Raków, bo chcą oglądać przyszłego mistrza Polski. Takie są dzisiaj realia. No. Uważam w ogóle, że w Ekstraklasie już znamy trzy rozstrzygnięcia. Znamy Spadkowicza, Miecz Legnica, znamy mistrza Raków Częstochowa i znamy wicemistrza Legia Warszawa. Już nic nie wydarzy. W tych trzech tematach nie. Czekamy, kto zajmie trzecie miejsce, czwarte, bo tutaj rywalizacja, no gdyby to był Widzew albo Warta Poznań, to byśmy mówili naprawdę o gigantycznej sensacji. Ja wiem, że tam jest jeszcze zainteresowany Lech i jest zainteresowana Pogoń, które przecież no, mają zdecydowanie większe perspektywy, są bogatszymi klubami niż Widzew, czy szczególnie Warta Poznań, która ma chyba najniższy budżet w lidze. No i ta walka o utrzymanie. Przepraszam, tylko na chwilę wyłączę kamerę. A nie, jednak ogarnięty mój mały szczeniak. W programie jeszcze debiutuje piesek Pawła, więc jest nasz czwórka, elegancko. Ale do trenera Mroczkowskiego wrócę, bo o co chodzi? Trenerze, ile trener już nie pracuje w Widzewie? No, 2018, tak? 2018, czyli Piąty rok. I cały czas te same problemy dalej, tak? Boiska, nie ma gdzie trenować. Nic się nie dzieje w tym kierunku. No stop jest to samo. No tu jest na pewno dużo do zrobienia, o tym mówiłem, bo to przerabiałem na własnej skórze i to jest duży mankament, który no, trzeba też szybko wyeliminować, jeżeli się myśli o tym, żeby budować zespół i dawać temu zespołowi też troszeczkę jakości, budować te detale, które są też istotne i musi zespół mieć jak gdyby też swoje miejsce w tym całym procesie treningowym, bo wiemy dobrze, że ta ilość treningów na tym sztucznym boisku, gdzie już grasz na trawie, gdzie ten sezon już idzie i masz takie ważne mecze, też potrzebujesz trochę koncentracji, to troszeczkę innego jak gdyby no, działania, więc ja to rozumiem, bo niektóre rzeczy się z tego biorą. No, też patrzymy na to, że teraz przejście, bo już gdzieś słyszę, że już będzie miał dostępne boiska do treningu. Tak, już teraz jest przejście, ale wiesz, cały tydzień trenujesz na sztucznym, później idziesz na mecz, grasz na naturalnej trawie, to też ma wpływ na pewną dyspozycję. Ja miałem takie wrażenie, że jak byłem na meczu z Wartą, to gdzieś dało się delikatnie też zauważyć właśnie ten taki mankament, może się mylę, ale gdzieś on mi się
pojawiał trochę i później, no wiem, jak na co dzień funkcjonuje, widzę trochę podobnie jak to, co kiedyś ja przerabiałem, więc też szczerze współczuję, no nie jest to jakaś wielka tragedia, ale jest to problem, bo wtedy my byliśmy w drugiej lidze, a teraz zespół jest w ekstraklasie i myślę, że tu jest dużo do nadrobienia i w końcu gdzieś to musi myślę, że jeżeli to się stanie, to też Widzew no, będzie zyskiwał na jakości, bo czasami się frustrujemy, że brakuje trochę tych lepszych momentów, no, ale to też z czegoś wynika, z jakiejś codziennej pracy i z możliwości. Nie rozumiem, dlaczego nie można do tej pory, no, jest mecz z Lechem, a Widzew nie może wejść sobie na główną płytę i zrobić, nie wiem, przedmeczowego rozruchu, co jest dla mnie co tu dużo mówić, no to dalej tak to funkcjonuje, nie? Także to jest troszeczkę taki... Czyli lata mijają, tak naprawdę podsumuję to, lata mijają, w Widzewie nie zmienia się nic, nie ma gdzie trenować, Paweł musi nas zaraz opuścić, my sobie z trenerem jeszcze chwilę zostaniemy, ale zanim Paweł nas opuścić, to ja chciałem tutaj z wami w trójkę zaapelować o jedną rzecz. Ostatnio było 20-lecie zgody Atletico z Ruchem. Kibice Ruchu jeżdżą po całym świecie i rozwieszają duży banner Stadion dla Ruchu. Panowie, my jako Rozmowy Tylko Sportowe przełączamy się do tego, żeby wreszcie na cichej lub gdzieś obok powstał stadion dla tego zasłużonego klubu, bo wstydem jest to, co robi prezydent miasta Chorzowa obecnie, że nie potrafią się tam dogadać, a tak wielki, zasłużony klub wypełnia dzisiaj Arena Gliwice i zobaczcie na tym meczu z ŁKS-em, Paweł, pierwsza liga, 3-3, stadion wypełniony, niebiesko. Na wszystkich meczach w Gliwicach. Wszystkich miejscach w Gliwicach, ja wiem. Trybuny są naprawdę wypełnione. Apelujmy o to, róbmy to, żebyśmy wreszcie dali zbudować temu wielkiemu klubowi, 14-krotnemu mistrzowi Polski, w stadion, bo bez stadionu no Ruch jest w takiej, a nie innej sytuacji. To jest dziś, tak jak Paweł wspomniał, kandydat do ekstraklasy. Musi się tam coś zadziać. Paweł. No widzimy, co się dzieje też z murawą w Gliwicach. To jest najgorsza murawa w Polsce w tym momencie, jeżeli chodzi o ten dwa najwyższe poziomy rozgrywkowe, bo nawet w pierwszej lidze ja sobie nie przypominam, żeby było gdzieś gorsze boisko, a staram się obejrzeć przynajmniej połowę meczów z danej kolejki. Nie połomice, nie? To też jest jakieś... Ale to też jest kwestia tego trenera, że też tam grają dwa kluby. Tak. I to niestety obrywa. No a tutaj, no nie wiem, no ten mecz, ja przypominam sobie w Gliwicach mecz Piasta z Legią, no to w ogóle tam przecież były dyskusje, czy ten mecz dojdzie do skutku. Tam jeszcze 2 godziny przed meczem nie wiedzieli za bardzo. Tam delegat dopiero jak przyjechał, sędziowie zobaczyli, że ta piłka się jakoś się toczy, no to jednak ten mecz się odbył. Ale my naprawdę w futbolu też robiliśmy już program właśnie pod kątem tego, żeby ten nowy stadion w Chorzowie powstał, bo to się po prostu należy i trzeba zrobić wszystko, żeby no, dostosować teraz infrastrukturę tą podstawową, bo nie mówimy o wielkim ośrodku treningowym dla Ruchu Chorzów, tylko tą podstawową, żeby Ruch Chorzów miał po prostu swój dom, taki jak na XXI wiek przystało, bo jednak no, stadion przy Cichej, ja wiem, że on ma fantastyczną historię i tak dalej, ale no, rozgrywanie tam meczów no jest po prostu obarczony no, olbrzymim ryzykiem, takim ze względów bezpieczeństwa. No, piłkarze musieliby chyba z kaskami na głowie biegać, żeby tam grać spotkania. Dziękuję, Pawle. Trener dokończy tutaj, jeżeli chodzi o Ruch Chorzów, no to legendarny klub. Nie widzę tego, żeby się tu podpisać pod tym i po prostu no, ten stadion no, musi powstać. Ruch jest dzisiaj drugi w tabeli. Wisła 3, UKS 1, no tak jak Paweł wspomniał, może być tak, że ta ekstraklasa będzie tak naprawdę zapełniona tymi klubami, które w tej ekstraklasie po prostu historycznie zasługują na grę, bo to są kluby duże. Znaczy za historię nikt nikomu nie dawał też miejsca. Panowie, dziękuję bardzo, muszę kończyć, muszę uciekać. Dobrej nocy, burzliwej dyskusji i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Z nami był Paweł Gołaszewski, Prawda Futbolu, tygodnik Piłka Nożna i pracownik Polsatu. Trenerze, z tym Ruchem, no to mówię, to jest taki
trochę no, bolączka, jakby nie było, no, bo to jest naprawdę no, straszna rzecz. No, widzę, potrzebuje ośrodka, widzę, potrzebuje tego, ruch stadionu potrzebuje, nie wiem. No, to są przecież tak dwa potężne kluby, dwie potężne społeczności i gdzie tu jest popełniony błąd? No, ja nie wiem, ja tego nie staram, staram się to, nie potrafię tego zrozumieć. Widzimy, co się dzieje też właśnie w ruchu i jak to w kolejnym sezonie zaczyna funkcjonować i klub się odradza i no, wierzę, że awansuje, ale no, znów dojdą problemy licencyjne, pewnie gra na obcym stadionie i tu się znów zaczną te takie rzeczy, które no, mogą być bolączką, znów mogą zniszczyć albo zniweczyć to, co ta społeczność wykonuje, jeżeli chodzi o ten awans i to działanie, dlatego no, pewnie fajnie było, żeby się w ogóle to zaczęło, tak, żeby się to rozpoczęło, jeżeli chodzi o budowę nowego stadionu dla ruchu, a wierzę, że w najbliższej przyszłości no, gdzieś ktoś tam musi w końcu to postanowić i tak się stanie, bo szkoda by było. Rzeczywiście Ekstraklasa, widzimy jak to się zmieniło, jak wrócił Widzew do Ekstraklasy, jak dużo się dobrego też dzieje i też jest to zależność. Tak? Widzew też daje bardzo dużo, jeżeli chodzi o różne rzeczy tak? I podnosi ten poziom Ekstraklasy. Tak samo wierzę, że po awansie zrobi to Wisła, czy UKS, czy Ruch, czy no zobaczymy kto jeszcze, bo może być jakaś inna jeszcze niespodzianka. Przecież rozgrywki trwają i to jeszcze pewniaków tam nie ma. To jest jeszcze dużo, dużo meczów ważnych do rozegrania. Także jak najbardziej. No widzimy, że nawet awans Miedzi Legnica to już nie jest to, co będzie pewnie awans Ruchu Chorzów i zupełnie będzie to inny wymiar, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. Dlatego no, też kibicuję mocno i trzymam kciuki, żeby tam się to jak najszybciej zmieniło na korzyść. Spróbujemy się teraz połączyć z legendą Widzewa, z Mirosławem Tukińskim. Jeżeli da się chwilę z nim porozmawiać, może niech powie nam spostrzeżenia, jeżeli chodzi o nasz Widzew. Halo? Cześć Mirek, rozmowy tylko sportowe. Łukasz Sosenkiewicz z tej strony, ze mną jest też trener Mroczkowski. Chciałbym cię zapytać, jak twoje spostrzeżenia na temat meczu Widzewa z Lechem, gdzie byłeś gościem, gdzie świętowałeś, tak po swojemu ten niesymboliczny, tylko bardzo poważny sukces grania w półfinale Pucharu Europy z Juventusem po wyeliminowaniu Liverpoolu. Witam serdecznie. Witam ciebie, witam widzów, witam gości. No słuchaj, mecz jak już w swojej na oficjalnej stronie napisałem w swoim tekście, no był dla mnie troszeczkę dziwny, dlatego że oglądając spotkanie doszedłem do wniosku podczas całego meczu, ale na początku, w pierwszej połowie, że mecz jest o tyle dziwny, że obie drużyny grają powiedzmy ładnie, technicznie, wszystko odbywa się w środku boiska, ale żadna drużyna po prostu nie podejmuje jakiejś odważnej decyzji, żeby za wszelką cenę wygrać. Na samym początku pomyślałem, że jest to, jak ja to mówię brutalnie, chłopstwo, ale można to nazwać bojaźń odkrycia się i stracenia bramki. Ale dziwiłem się, dlaczego Lech robi to samo, w ten sam sposób i to samo podejście do meczu. I jedno wytłumaczenie ze strony Lecha mogło być takie, że po meczu w Pucharze Konfederacji no, są trochę zmęczeni i po prostu starają się utrzymać remisowy wynik i ewentualnie liczyć na jakąś kontrę. Natomiast widziałem się piłkarzom Widzewa, dlatego tego nie widzą ewentualnej słabości Lecha, zmęczenia, ale pod koniec meczu, a zwłaszcza w momencie, kiedy widzę strzelił pierwszą bramkę i reakcja Lecha, no moje spojrzenie na ten mecz było troszeczkę inne, dlatego że Lech w momencie, jak stracił bramkę, no pokazał swoje prawdziwe oblicze. No i widać było, że mają rezerwy zarówno techniczne, jak i taktyczne, a zwłaszcza fizyczne, żeby pokręcić tempo i żeby doprowadzić do bardzo szybkiego remisu i potem następnie do zwycięstwa. Także mecz był
bardzo, bardzo dziwny. Ale ogólnie tak Ekstraklasa, jak śledzisz to OPS, to Ekstraklasa dzisiaj na plus, czy dalej jeszcze daleko w tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie inne ligi europejskie? Wiesz, dla mnie Ekstraklasa reprezentuje bardzo, bardzo niski poziom pod względem i technicznym, i fizycznym, a zwłaszcza taktycznym. Oczywiście są wyjątki, no tym wyjątkiem specyficznym jest Raków Częstochowa i tutaj trzeba przyznać, że praca trenera Rakowa i zawodników no jest wyróżniająca się w Ekstraklasie. Następnie są zespoły jak Lech Poznań, do tego można jeszcze dodać ewentualnie Pogoń Szczecin, które no, reprezentują jakiś taki wyższy poziom niż inne zespoły. No i Legia Warszawa oczywiście, to jest ta czwórka, która jest gra powyżej średniego poziomu Ekstraklasy, natomiast reszta zespołu no, jest niezbyt ciekawa piłkarsko, dlatego uważam Ekstraklasę za przeciętny poziom europejski, mam przeciętny poziom europejski średnio poziom piłki. Ja zadam jeszcze takie pytanie, powiedz, czy ty jako obserwator dzisiaj, kiedyś no, wielki piłkarz, no, legenda naszego klubu, jak oceniasz ogólnie warsztat trenera Janusza Niedźwiedzia i tą pozycję, którą ma Witek, bo to dzisiaj szóste miejsce, my tu przed chwilą rozmawialiśmy z Pawłem Gołaszewskim, z nami też tutaj trener Wojszkowski, że nikt tak naprawdę nie przypuszczał, że Beniaminek, ja nie lubię osobiście tego słowa, bo widzę, w to wszedł w tą ligę no, dość dobrze. Powiedz, czy dzisiaj trener Niedźwiedź i ta drużyna osiągnęli jakiś już sukces, będąc na tym szóstym miejscu? Czy po prostu kibice Widzewa też chcą zbyt dużo w tym pierwszym sezonie, jeżeli chodzi o Widzew? Czy dzisiaj to miejsce Widzewa jest niespodzianką, czy też sukcesem trenera Niedźwiedzia? A albo jedno i drugie? Raczej jedno i drugie, dlatego że nie mogę się wypowiedzieć na temat warsztatu trenera Niedźwiedzia, bo go nie znam, natomiast obserwuję jego zachowanie, obserwuję wyniki, obserwuję grę Widzewa i uważam, że to głównie jego zasługa, że Widzew jest na tej, a na nie innej pozycji i można powiedzieć, jest to wielka niespodzianka, dlatego że chyba nikt, a ja także nie przypuszczałem, że tak wysoko dojdą. Nawet ta pozycja szósta jest dla mnie no, bardzo gratyfikująca i znacząca dla Widzewa, zwłaszcza po pierwszym wejściu do Ekstraklasy. Dlatego jest to dla mnie wielka, wielka zasługa trenera. Czy potencjał tej drużyny jest jeszcze większy, że mogłoby być to jeszcze wyższe miejsce, tego nie wiem. No ale na podstawie meczu z Lechem można powiedzieć, że materiał, czyli posiadanie piłkarzy, na pewno posiadają niższy poziom niż piłkarze Lecha. I zarówno pod względem technicznym, jak i doświadczenia. Więc była widać różnica, chociaż nie w samym meczu, w całości meczu, bo tak jak powiedziałem, miałem wrażenie, że obie drużyny do zdobycia pierwszej bramki no, bały się pokazać swojego prawdziwego oblicza, ale różnice w kursie piłkarskim było widać. A widzę, że zaskoczył mnie tylko tym, że no, w tym meczu, w specyficznym meczu, nie było tego widzewskiego charakteru, czyli powiedziałbym po zremisowaniu, a zwłaszcza po tym, jak stracili drugą bramkę, żeby nie było nawet gry na tak zwane hura, czyli grę fizyczną, wrzucanie bez jakichś tam komplikacji czy jakiejś wielkiej inteligencji gry, ale po prostu, żeby była ta ambicja i ta chęć doprowadzenia do rynku. No, nie mieli tej wery, takiej dynamiki fizycznej. Czy chcesz przekazać, że po prostu widziałeś już w tym sezonie dużo lepszy Widzew niż w spotkaniu z Lechem Poznań? Tak to ja wnioskuję z tego, co dzisiaj powiedziałeś. Masz tutaj pozdrowienia od kibiców na czacie. Między innymi Paweł Radogosz pisze: panie Mirku, serdecznie pozdrawiamy, najlepszy rozgrywający i strzelający, tak zwany zadzior widzewski. Dan to potwierdza, Matt, tak samo Mirek wymiatał jak grał. Zgadzają się z tobą w 100%. Ludzie, o czym teraz mówiłeś, że to nie był najlepszy mecz Widzewa, ale był to też, oczywiście nie był to mecz najgorszy Widzewa, bo jakby się to dobrze potoczyło i nie byłoby tych, bo my tutaj rozmawialiśmy wcześniej, nie było tych jakościowych zmian Lecha, bo gdy wszedł Kwekwe Szczirik, gdy wszedł Sousa, to ten Lech no, zupełnie inaczej zaczął wyglądać. To było tak, jakbyś w Jawie 350 wdepnął po prostu biegnął czy i ten Lech po prostu no, pokazał tą jakość, a tej jakości dzisiaj Mirku Widzewowi brakuje. Tak mi się delikatnie, tak mi się wydaje po prostu. Nie wiem, jak ty na to spoglądasz. Nie wiem, jeżeli byśmy chcieli to analizować pod względem trzech aspektów, no to zacznijmy. Pod względem technicznym nie mogę powiedzieć, że ten mecz był brzydki. Był taki bardzo elegancki, za miły, za spokojny. Technicznie podobało mi się nawet pierwsza połowa, natomiast nie było tej dynamiki wykończenia akcji i wszystko się odbywało między 30 a 30 metrem. A dowodem na to, że mam rację, był fakt, że nie było ani jednego strzału z obu stron.
i było to dla mnie zarówno zaskoczenie, jeśli chodzi o stronę widzewską, jak i zwłaszcza Lecha, no bo myślałem, że widzę, że Lech przyjedzie do Widzew, żeby po prostu rozstrzygnąć ten mecz jak najszybciej. No w pierwszej połowie tego nie było, dopiero po czasie pierwszej bramki pokazali, że ich aspekt techniczny no jest na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o aspekt fizyczny, to będę się powtarzał, że no nie było tego zaangażowania, brakowało mi tej dynamiki, tego widzewskiego charakteru ze strony mojej drużyny, czyli Widzewa, no i brakowało mi też tej dynamiki gry, którą wcześniej widziałem w Lechu Poznań. Obie drużyny grały asekuracyjnie fizycznie, no dopiero pokazały ząb w momencie, w okresie 3 minut, kiedy padły te bramki, 70 chyba pierwsza, 73 i 8 minuta, więc można powiedzieć, że przez 7 minut był taki prawdziwy mecz, który bym oczekiwał przez 90 minut, tak nie było. A największe zaskoczenie było pod względem taktycznym, no bo spodziewałem się takiej walki typowej, walki angielskiej, nie było tego, była delikatność, była techniczna swoboda i wielka dyscyplina defensywna z jednej i z drugiej strony, czyli nie tracić bramki. No i to było dla mnie zaskoczenie. Zastanawiałem się tylko, dlaczego obie drużyny właśnie w ten sposób taktycznie podchodzą do meczu. Widzę, tłumaczyłem po pierwszej połowie, że troszeczkę się boją Lecha Poznań. Natomiast dla Lecha miałem wytłumaczenie, że są to troszeczkę zmęczeni po meczu pucharowym i możliwe, że nie stać na bardziej dynamiczną grę. No myślę, że się myliłem, jeśli chodzi o Lecha, dlatego że potrafił pokazać, że jest dobrze dysponowany. Może nie na 90 minut, dlatego że nie chciał tego pokazać, czyli można powiedzieć, że było to może dla nich jakiś tam plan taktyczny. Natomiast widzę, przez 90 minut udowodnił, że no nie mieli tej werwy i nie mieli takiego założenia, żeby grać z wyższym pressingiem. No i dlatego znalazłem to wytłumaczenie, gdy usłyszałem od kibica, że widzę większość swoich treningów odbywa na boiskach sztucznych, więc znalazłem wytłumaczenie fizjologiczne, które też odczuwałem podczas meczu z Ipswich Town, gdzie trenowaliśmy na sali, bo był śnieg, nie było warunków do trenowania. Po prostu rozgromiono nas 5-0, ale nie rozgromiono, że nie mieliśmy umiejętności publicznie słabi. Po prostu w 20 minutach, będąc na grzęskim terenie w Anglii, po prostu mięśnie, a zwłaszcza łydki, odmawiały posłuszeństwa, sprawiały zakwaszenie więcej i po prostu nie potrafiliśmy się poruszać. No i chyba takie same zjawisko odsułem, a raczej nawet jako wytłumaczenie, jeśli chodzi o piłkarzy Widzewa i trenera. Dlatego to wytłumaczenie, że powodem tego był brak możliwości trenowania w takich samych warunkach, jakie były meczowe, czyli na trenowanie raczej na stronie nawierzchni, jest raczej dla drużyny, jak i dla trenera bardzo pozytywne, bo jest to moje wytłumaczenie ich porażki, a nie krytyka porażki. Dokładnie. Mirku, bardzo Ci dziękuję za Twój telefon. Dziękuję, żeby mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się tutaj na kamerce i porozmawiamy sobie szerzej i dłużej o tym, jak spostrzegasz spotkania, bo jest to naprawdę bardzo ciekawe. Twoje spostrzeżenia. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy miłego wieczoru. Pozdrawiamy serdecznie po widzewsku. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam gości zaproszonych, pozdrawiam wszystkich kibiców i do zobaczenia na galowym spotkaniu z okazji 40-lecia zakwalifikowania się do półfinału Ligi Mistrzów, aktualnej Ligi Mistrzów. Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem na telefonie była agenda Mirosław Łukiński, gość specjalny Tomasza Stamirowskiego na czuł Widzewa z Lechem w poprzedniej rundzie. Mam tutaj pytanie do trenera ostatnie. Czy pamięta pan trenera o nazwisku Djokic? Tak. Tak? Ale no, nie jak dobrze, ale to coś to nazwisko. Bo tu kolega pyta, że ma taką koszulkę. Tak, trener pamięta, miałeś, masz tutaj odpowiedź na pytanie. Leszek to ja mam na imię. Jaki Leszek? Okej. Okay. Djokic już wyjaśniony, więc tutaj wyjaśnione. Podobała mi się analiza Mirosława Trukińskiego i myślę, trenerze, że się z tym zgodzimy, co? No tak, mieliśmy może troszeczkę, na początku też mówiliśmy o tym, ja mówiłem szczególnie w pierwszej połowie, o tym tej słabszej postawie Lecha i też tutaj upatrywałem to, że Widzew mógł się pokusić o coś więcej, ale rzeczywiście tych zachowawczych momentów było sporo i ten mecz no dopiero rzeczywiście gdzieś się otworzył w momencie, kiedy pojawiły się bramki. No cóż, chyba zamykamy dzisiejsze posiedzenie. Dzisiaj naszymi gośćmi był Paweł Głaszewski, tygodnik Piłka Nożna, komentujący spotkania w Polsacie i realizujący nowy projekt Prawdy Futbolu Ekstra. Na telefonie mieliśmy legendę Widzewa, czyli Mirosława Trukińskiego, a razem z trenerem Roczkowskim poprowadziliśmy dla Was program.
numer 233 rozmów tylko sportowych. W tle porozmawialiśmy o meczu Ekstraklasa, gdzie Widzew podejmował Lecha Poznań. Niestety przegrał 1-2, a my czekamy na przełamanie naszego zespołu i zapraszamy Was na kolejny podcast 234. Nie wiadomo jeszcze w jakim składzie po meczu z Krakowią. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Pozdrawiam cały czat. Dziękuję Wam za obecność, za zadawane pytania. Kasi Reste, dziękuję za to, że zawsze dba tutaj o wszystkie łapki i prosi o to, żebyśmy wciskali okejki. A trenerowi Mroczkowskiemu życzę wszystkiego dobrego i miłej nocy. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego, dziękuję za zaproszenie. Proszę bardzo. Dobra, jesteśmy chyba sami. Okej, no to dobrze, wszystko. Dobrze. Dobra, elegancko, fajnie. Wszystko.